Pierwsze pytanie brzmi tak. Czym różni się prorokowanie w Starym Testamencie od prorokowania w Nowym Testamencie? Na czym polega w Nowym Testamencie? Proszę o podanie konkretnych miejsc z Biblii. Also nochmal die Frage. Worin unterscheidet sich das Prophezeien im Alten Testament von dem Prophezeien im Neuen Testament? Was ist es konkret im Neuen Testament? Und ich bitte um die Angabe von konkreten Bibelversen. Wenn man das Prophetentum im Alten Testament gut verstehen will, jeśli chce się dobrze rozumieć prorokowanie w Starym Testamencie, dann ist vielleicht der Vers in 1. Könige 17 hilfreich. To być może wiersz z 1. Królewskiej 17 jest pomocny. Da sagt Elia, mówi tutaj Eliasz, so wahr der Herr lebt, Vers 1, wiersz pierwszy, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe. Jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którym obliczem stoję. Das heißt, die Propheten im Alten Testament standen vor Gott. To znaczy, prorocy w Starym Testamencie, oni stali przed Bogiem. Natürlich nicht im Himmel. Oczywiście nie w niebie. Sondern hier auf der Erde, sie schauten auf den Herrn. Ale tutaj na ziemi oni patrzyli, czy spoglądali na Pana. Letztlich war der Herr symbolisiert in der Stiftshütte oder in dem Tempel dann. Ostatecznie Pan był też symbolizowany w namiocie zgromadzenia, czy później w świątyni. Und Gott hat diesen Propheten auf eine Weise, wie wir das nicht erklären können. I Bóg tym prorokom w sposób, jaki my nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, eine wörtliche Botschaft gegeben. Przekazał im dosłowną wiadomość. Aber der Geist Gottes wohnte nicht in ihnen. Lecz Duch Boży nie mieszkał w nich. Der Geist Gottes kam in einer übernatürlichen Weise manchmal auf sie. Duch Boży czasami w nadnaturalny sposób stąpił na nich. Das lesen wir zum Beispiel, das war jetzt gerade in meiner Bibellese heute Morgen, kam das vor, in 1. Samuel 16. O tym dzisiaj rano na przykład czytałem w 1. Samuela 16. Und das mal so als Klammersatz. Ich hoffe, dass jeder von euch heute Morgen auch in der Bibel gelesen hat für sich. Ja, to tylko tak wtrącę, że mam nadzieję, że każdy z was dzisiaj rano też czytał swoją Biblię sam dla siebie. Ich sage das deshalb, weil das unter den jungen Leuten bei uns in Deutschland ein großes Problem ist. Mówię to dlatego, bo wśród młodych ludzi w Niemczech jest to wielkim problemem. Dass die Bibel nicht mehr gelesen wird. Że nie czyta się już Biblii. Und das ist eigentlich somit das Wichtigste, was wir tun am Tag, zu beten und zu lesen. Jest to właściwie czymś najważniejszym, żebyśmy w ciągu dnia czytali Biblię i modlili się. Und wir zu Hause, wir sprechen zum Beispiel, wenn wir morgens am Tisch sitzen, nicht jeden Tag, aber immer wieder mal über das, was wir auch gelesen haben. I my u nas w domu rano, jak siedzimy przy śniadaniu, przy stole, to rozmawiamy o tym, co żeśmy sami dla siebie przeczytali. Um das attraktiv zu machen, kann man das ja auch als Rätsel machen, dass die anderen eben erraten müssen dann, wo derjenige liest gerade. I aby to na przykład uczynić też ciekawym dla innych, można to uczynić w formie jakiejś zagadki, że się stawia innym pytanie, gdzie to jest napisane, co się dzisiaj czytało. Nun gut, ich habe hier 1. Samuel 16, unter anderem Vers 13 gelesen. Czytałem dzisiaj między innymi 1. Samuela 16, wiersz 13. Und da heißt es in der Mitte, und der Geist des Herrn, also der Geist Gottes, geriet über David von diesem Tag an und weiterhin. I tam w połowie napisane jest, i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Also der Geist war nicht in David, więc Duch nie był w Dawidzie, wie wir aus 1. Korinther 6, Vers 19 in Bezug auf uns wissen. Jak wiemy to z 1. Korinther 6, 19 w stosunku do nas. Sondern der Geist des Herrn geriet über David. Ale Duch Pański spoczął na nim, Dawidzie. Und dadurch hat Gott zu David dann auch im Einzelnen immer wieder gesprochen. I dzięki temu też Bóg przemawiał do Dawida w poszczególnych treściach. Und als Beispiel eben bei Elia, sodass er wirklich wörtlich die Dinge dann von Gott gesagt bekommen hat, die er dann weitergegeben hat. I jako w poprzednim przykładzie przemawiał tak do Eliasza, że rzeczywiście dosłownie te rzeczy potem przekazywał, które Bóg mu powiedział. Wie ist das nun im Neuen Testament? Jak sprawa ma się w Nowym Testamencie? Wir lesen in Epheser 4. Czytamy w Efezjan 4. In
Epheser 4 ist in den Versen 9 und 10 davon die Rede, dass der Herr Jesus gestorben ist und verherrlicht worden ist. Efezjan 4, wiersz 9 i 10 jest mowa o tym, że Pan Jezus umarł i że został uwielbiony, przyjęty do chwały. Und dann heißt es, dass er in Vers 11 als verherrlichter Herr Apostel und Propheten und andere Gaben gegeben hat. I tam w wierszu 11 jest napisane, że on ustanowił czy dał apostołów i proroków i dalszych. Das heißt, der erste wesentliche Unterschied ist, dass das Werk des Herrn Jesus geschehen ist. Znaczy, pierwszą istotną różnicą jest to, że dzieło Pana zostało dokonane. Dass er verherrlicht worden ist. Że został on uwielbiony. Und dass er aus dem Himmel dann diese Gabe des Propheten gegeben hat. I że on z nieba podarował ten dar proroka. Es war nicht Gott, sondern der Herr Jesus, der die neutestamentlichen Propheten gegeben hat. Nie był to Bóg, ale Pan Jezus, który dał nowotestamentowych proroków. Während im Alten Testament Gott einen Propheten ausgesandt hat. Podczas gdy w Starym Testamencie Bóg wysłał proroka. Und er eben nicht jetzt durch einen verherrlichten Herrn, durch einen verherrlichten Gott dazu beauftragt worden ist. I on nie został umocniony czy uzdolniony do tego przez uwielbionego Pana. Der Prophet im Alten Testament war besonders gekennzeichnet dadurch, dass Gott ihm einzelne konkrete Aufträge gegeben hatte. Prorok w Starym Testamencie szczególnie był cechowany tym, że Bóg podarował mu poszczególne jakieś konkretne zlecenia czy wieści do przekazania. Während im Neuen Testament ein Prophet als Person schon einmal eine Gabe war. Podczas gdy w Nowym Testamencie prorok jako już ta osoba jest ona darem. Dann finden wir in 1. Korinther 12. Potem w 1. Korinther 12 znajdujemy, dass dort auch von den verschiedenen Gaben gesprochen wird. Że tam też jest mowa o różnych darach. In 1. Korinther 12, Vers 10 von der Weissagung. Jest mowa w 1. Korinther 12, Vers 10 o... O proroctwach. Ist das im Polnischen dasselbe Wort wie... Ja. Okay. Und da ist dann nicht so sehr die Person im Vordergrund, i tutaj nie tak bardzo jest na, widoczna ta osoba, sondern das, was diese Person tut, nämlich prophezeien. Ale to, co czyni ta osoba, mianowicie prorokowanie. So, was ist jetzt der Inhalt der Weissagung? Więc, a teraz pytanie jest to, czym jest, co jest treścią tego prorokowania? Im Alten Testament besteht er aus dreierlei. W Starym Testamencie treść prorokowania tworzy się z trzech rzeczy. Das erste ist, dass er Vergangenes offenbart. Po pierwsze, że prorok ujawnia, czy ujawnia rzeczy przeszłe. Denken wir an die Schöpfung. Pomyślmy na przykład o stworzeniu. Keiner war dabei. Nikogo nie było przy tym. Aber Gott hat durch Propheten, durch Mose, das weissagen lassen. Ale Bóg przez proroków, przez Mojżesza sprawił, że zostało to prorokowane. Znaczy, denken wir an den Fall Satans. Albo pomyślmy o upadku szatana. Der liegt noch weiter zurück. A ten, to wydarzenie jest, sięga jeszcze bardziej wstecz. Durch die Weissagung von Jesaja und Hezekiel, Jesaja 14, Hezekiel 28. Ale przez prorokowanie Izajasza albo Ezechiela, Izajasza 14 i Ezechiela 28. Hat Gott uns das mitteilen lassen. Bóg nam to przekazał. Zweitens, die Prophezeiung gibt Dinge an, die in der Zukunft liegen werden. Po drugie, prorokowanie odnosi się do rzeczy, które są jeszcze w przyszłości. Denken wir an den Propheten Daniel. Pomyślmy o proroku Danielu, der die künftigen Königreiche, die damals eben noch nicht existent waren, vorhergesagt hat. Który przepowiedział w tamtym czasie jeszcze przyszłe mocarstwa czy królestwa, które jeszcze wtedy nie istniały. Drittens, auch im Alten Testament war schon der Prophet dadurch gekennzeichnet, dass er in das Gewissen der Menschen im Blick auf ihren jetzigen Zustand geredet hat. I po trzecie, także w Starym Testamencie już tak było, że prorok w stosunku do życia tych ludzi, które było w ich obecnie, że z bliskości Bożej przemawiał do ich życia, do ich sytuacji życiowych. Und tatsächlich ist das sogar der Kern dessen, was Weissagung, Prophezeiung ist. I rzeczywiście właściwie to jest najistotniejszą rzeczą, jeśli chodzi o prorokowanie. Denn auch wenn Gott über Vergangenes redet,
Także jeśli Bóg mówi o rzeczach przeszłych, Beispiel Fall Satans, na przykład upadek szatana, dann tut er das, um das Volk Gottes damals, tat er das, um das Volk Gottes damals in Bezug auf ihren eigenen Zustand zu ermahnen. To jednak uczynił to wtedy, aby w tym czasie, gdy zostało to prorokowane, lud izraelski został napomniany przez Nämlich nicht hochmütig zu werden, wie Satan das wurde. Mianowicie, aby nie stali się pysznymi, jak uczynił to szatan. Wenn Gott über die Zukunft redete, jeśli Bóg mówi o przyszłości, dann tat er das, um das Volk jetzt in dem genauen Zeitpunkt zu ermahnen. To czynił to, aby ten lud obecnie właśnie w tej chwili napomnieć, zum Beispiel Buße zu tun, damit dieses Gericht nicht über sie kam. Aber na przykład pokutowali, by ten sąd ich nie osiągnął. Was ist? Czy nie oni go nie przeżyli? Was ist nun mit der Weissagung im Neuen Testament? A jak sprawa ma się z proroctwem w Nowym Testamencie? Der Kern der Weissagung im Neuen Testament ist derselbe geblieben. Istotą proroctwa w Nowym Testamencie zostało to samo. Pozostało to samo. Gott redet in den konkreten Umstand einer Zeit. Bóg przemawia do konkretnej sytuacji danego czasu. Das seht ihr in 1. Korinther 14. Widzicie to w 1. Korinthian 14. Da heißt es in Vers 24. Tam w wierszu 24 jest napisane. Wenn alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so oft sein Angesicht fallend wird er Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Wiersz 24 i 25, lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upadłszy na twarz odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie Bóg jest pośród was. Das ist also wirklich vergleichbar mit dem alttestamentlichen Prophetentum. Rzeczywiście można to porównać z prorokowaniem Starego Testamentu. Nur eben, dass die Quelle der verherrlichte Herr ist. Tylko różnica jest taka, że teraz źródłem jest ten już uwielbiony Pan. Im Neuen Testament gab es aber noch eine zweite Art von Weissagung. Ale w Nowym Testamencie istniał także drugi rodzaj prorokowania. Aber die ist nicht unabhängig von dieser ersten Art. Ale ten drugi rodzaj nie jest niezależny od tego pierwszego rodzaju. Und die lesen wir auch hier in 1. Korinther 14. I o tym też czytamy w 1. Korinthian 14. Vers 29-30. Wiersz 29 i 30. Propheten sollten zwei oder drei reden, die anderen sollten urteilen. Co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Wenn aber dann einem anderen eine Offenbarung wurde, so sollte der erste schweigen. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Diese Offenbarung ist nichts anderes als Weissagung, Prophezeiung. To objawienie jest niczym innym jak właśnie prorokowanie. Worüber? Na temat czego? Über die Versammlung. Na temat zgromadzenia. Und das ist das zweite große Thema des Neuen Testamentes, der Weissagung. To jest drugi wielki temat prorokowania Nowego Testamentu. Denn die Versammlung, sagt Paulus in Epheser 3, war ein Geheimnis, das nicht bekannt war im Alten Testament und den Aposteln offenbart worden ist. Gdyż zgromadzenie, mówi apostoł Paweł w Efezjan 3 rozdziale, że było to tajemnicą ukrytą w Starym Testamencie, a objawioną w Nowym Testamencie apostołom, czy apostołowi. Es dauerte aber eine Zeit, bis der Apostel Paulus, insbesondere im Epheser- und Kolosserbrief, über diese Versammlung die ganze Lehre Gottes entfaltete. Ale trwało to pewien czas, aż apostoł Paweł w liście do Efezjan i do Kolosan właśnie rozwinął i przedstawił tą prawdę. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat Gott Propheten oder hat der Herr Jesus Propheten geschenkt, die eben diese Lehre sogar inspiriert durch Gott weitergegeben haben in mündlicher Form. I aż do tej chwili, aż zostało to wreszcie spisane przez apostoła Pawła, Bóg sprawiał, że przez proroków te prawdy na temat zgromadzenia przez natchnionych proroków były już ustnie przekazywane czy przedstawiane. Gott hat Propheten benutzt, Bóg używał proroków, diese unbekannte Wahrheit weiterzugeben. Aby ta nieznana prawda była dalej przekazywana. Das war mit dem Zeitpunkt beendet. Zostało to zakończone tą chwilą. Als Paulus in Kolosser 1, Vers 25 schreibt, gdy Paweł w Kolosan 1:25 pisze, dass ihm die Verwaltung gegeben worden ist, das Wort Gottes zu vollenden. Że jemu zostało dane, aby on w pełni rozgłosił to w niemieckim, aby on dokończył czy uzupełnił słowo Boże. Damit war das kein Geheimnis mehr. I tym wszystkim to już nie było dalej czy dłużej tajemnicą. Und damit war in diesem Sinn kein
kein Prophet mehr nötig. Dlatego w tym sensie już nie był potrzebny żaden prorok, jak to mieliśmy przed chwilą na temat. Es gibt noch einen dritten Aspekt des Prophetentums im Neuen Testament. Jest jeszcze trzeci aspekt prorokowania czy proroctwa w Nowym Testamencie. Paulus schreibt, ich glaube auch in Epheser 2. Paweł pisze, myślę, że też w Efezjan 2 rozdziale, dass in Vers 20, dass die Grundlage der Versammlung oder die Grundlage gelegt worden ist durch Apostel und Propheten. Efezjan 2:20, że zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Chrystus Jezus, to jest mowa o zgromadzeniu tutaj. Apostel waren solche, die den Herrn Jesus persönlich gesehen hatten. Apostołowie to byli tacy, którzy osobiście widzieli Pana Jezusa. Die zwölf. Było to tych 12 apostołów. Judas ersetzt durch Matthias. I Judasz zastąpiony Maciejem. Und Apostel Paulus. Als ein eigener Apostel. I apostoł Paweł jako sam, znaczy własny apostoł, czy sam odrębnie od nich widziany. Und das Neue Testament ist durch Apostel geschrieben worden. I Nowy Testament został spisany przez apostołów. Matthäus. Mateusz. Johannes. Jan. Dann die paulinischen Briefe. Potem listy Pawła. Die Briefe von Petrus. Listy Piotra. Die Briefe von Johannes. Listy Jana. Und die Offenbarung. I objawienie. Aber dann hat eben diese Grundlage Gott auch gelegt durch Propheten. Ale ten fundament Bóg również złożył czy ustanowił przez proroków. Markus und Lukas waren keine Apostel. Bo Marek i Łukasz nie byli apostołami. Aber Propheten. Ale byli prorokami. Genauso wie Jakobus und Judas. Tak samo jak Jakub i Juda. So haben wir vier Apostel, die das Neue Testament geschrieben haben und vier Propheten. Mamy więc czterech apostołów i czterech proroków, którzy spisali czy napisali Nowy Testament. Was bleibt heute? Co pozostaje nam jeszcze dzisiaj? Heute bleiben keine Propheten, keine Apostel. Dzisiaj nie mamy już żadnych apostołów albo proroków. Aber der Dienst der Propheten bleibt. Ale służba prorocza, ona pozostała do dzisiaj. Und der ist sehr ähnlich wie der alttestamentliche Dienst des Propheten. Jest ona bardzo podobna do służby też i w Starym Testamencie. Aus der Gegenwart Gottes in die Gegenwart der Menschen zu reden. Że z obecności Bożej przemawia się do obecności człowieka. Ähnlich wie 1. Korinther 14, wie wir diese Verse gelesen haben, dass eben das Herz offenbar wurde. Podobnie jak czytaliśmy w 1. Korinther 14, że serce stało się jawne. Dazu muss man in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus leben. I ku temu musi się żyć w społeczności z Panem Jezusem, aby móc prorokować. Und dann wird man zum Beispiel in dem Dienst sonntagnachmittags in der zweiten Stunde das ansprechen, was wirklich nötig ist in dem jetzigen Moment, selbst wenn man selber das nicht weiß. I wtedy stanie się tak, że w niedzielę na głoszeniu słowa będą rzeczy poruszone, które rzeczywiście są teraz konieczne, o których samemu się nie wie. Teraz pytanie trochę z innej z beczki. Jeśli jakiś brat zwrócił moją uwagę, myślę, że byłby on dobrym mężem. Sprawy zgromadzenia leżą mu na sercu, chce służyć w swoim życiu Panu i od dłuższego czasu obserwuję jego zachowanie i jak najbardziej mi ono odpowiada. Czy mogę się modlić, aby Pan wzbudził w nim uczucie, zainteresowanie do mnie, czy moja modlitwa powinna być ogólna? W sprawie męża, a o konkretnym bracie powinnam nie myśleć. Czy nasze konkretne modlitwy powinny być dopiero wtedy, jeśli dany brat złoży nam ofertę w cudzysłowie? Wenn ein Bruder meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt hat, denke ich, dass er ein guter Mann würde oder wäre. Die Angelegenheiten der Versammlung liegen ihm auf dem Herzen und er möchte dem Herrn dienen. Kann ich dafür beten, dass der Herr in ihm Gefühle oder Empfindungen zu mir hervorruft? Oder sollte mein Gebet eher allgemein sein in Bezug auf die Tatsache eines Ehemannes oder sollte, kann sie auch konkret sein?
Oder sollten unsere... Możesz to przeczytać jeszcze raz? Oder sollten unsere konkreten Bitten und Gebete erst dann formuliert werden, wenn ein bestimmter Bruder eben schon eine Art Angebot mir oder uns gemacht hat? Auf keinen Fall. W żaden sposób. Ich meine das Letzte, ja. Mam na myśli to ostatnie. Ich hoffe, dass ihr als junge Frauen, junge Schwestern nicht erst mit 20, 22 anfangt, für einen Ehepartner zu beten. Mam nadzieję, że wy jako młode siostry nie zaczniecie modlić się dopiero w wieku 20 czy 22 lat o jakiegoś męża. Genauso wie wir als Eltern das viel früher tun. Tak samo jak my jako rodzice to o wiele prędzej czy wcześniej już czynimy. Und ich meine, dass wir immer konkret beten sollten. I uważam, że zawsze powinniśmy modlić się konkretnie. Wenn wir Gebete im Neuen Testament einmal anschauen, jeśli przyjrzymy się modlitwom w Nowym Testamencie, dann finden wir immer, dass sie sehr konkret sind. Znajdziemy, że one zawsze są bardzo konkretne. Es hilft uns auch, dass wir uns selbst nichts vormachen. Pomoże nam to również, abyśmy nie sobie czegoś nie wmawiali. Nehmen wir an, du wodurch auch immer bist auf einen jungen Mann aufmerksam geworden. Wyjdźmy z tego założenia, że przez cokolwiek została twoja uwaga zwrócona na młodego mężczyznę. Und er hat wirklich ein Herz für den Herrn Jesus. I on rzeczywiście ma serce dla Pana Jezusa. Was voraussetzt, dass du auch ein Herz für den Herrn Jesus hast? Co wychodzi, co też wymaga, że ty, czy trzeba wychodzić też z takiego założenia, że i ty masz serce, które należy do Pana Jezusa? Dann bete für ihn. To módl się za nim. Dann bete für ihn. Aber alle. Denk daran, dass dein Wille sich von dem Willen des Vaters unterscheiden kann. Ale pomyśl o tym, że twoja wola może różnić się od woli Ojca. Und ich meine den himmlischen Vater jetzt. Mam na myśli tego niebiańskiego Ojca teraz. Das heißt, sage in dem Gebet, das ist dein Wunsch, oder das ist, wenn du ein Herz jetzt hast für diesen Bruder, dass dein Herzenswunsch ist. Znaczy, powiedz Panu, że jest to twoje życzenie, czy twoje pragnienie serca, aby być żoną tego brata. Aber dass du diesen Wunsch nur wirklich weiterverfolgen möchtest, oder dass er nur dann zustande kommen soll, wenn es auch der Wille des Herrn ist. Ale żeby to życzenie stało się tylko wtedy rzeczywistością, jeśli jest to wolą Pana. Also aus meiner Sicht ist das Problem nicht konkret in Bezug auf eine Person zu beten, weder für den Mann noch für die Frau. Więc uważam, że nie jest to problemem, żeby modlić się konkretnie za męża czy żonę, sondern die Unterscheidung zu finden zwischen meinem Willen und dem Willen Gottes. Lecz aby znaleźć różnicę pomiędzy moją wolą a wolą Boga. Das ist vielleicht für uns als Männer noch viel wichtiger. Być może dla nas mężczyzn jest to jeszcze o wiele ważniejsze. Ich habe gestern versucht deutlich zu machen, dass wir ja als Männer die Verantwortung haben, eine solche Entscheidung zu treffen und dann auch auf die Person oder auf die Eltern, wie auch immer das üblich sein mag, zuzugehen. Bo ja już wczoraj powiedziałem, że my jako mężczyźni mamy tę odpowiedzialność, aby potem skierować się do danej osoby czy do rodziców w jakikolwiek sposób to by się wtedy miało odbyć. Und dann ist die Gefahr, dass ich den Herrn bitte, sag ja zu meinem Wunsch. Istnieje niebezpieczeństwo, że ja będę prosił Pana, powiedz tak, jeśli chodzi o moje życzenie. Und nicht, Herr, schenke mir, dass ich ja zu deinem Weg sage. I nie będę prosił o to, abym ja znalazł moje tak do drogi Pana. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir sollen konkret beten. Wir sollen und ihr dürft als junge Frauen auch für denjenigen beten, den ihr im Herzen habt. Więc mówiąc krótko, możecie się modlić za tą osobą, którą macie w sercu. Doch nicht mein Wille, sondern deine geschehe. Lecz niech nie moja wola, ale twoja wola, Boże, się stanie. Und ich möchte euch jungen Schwestern ausdrücklich sagen, ja wam, młodym siostrom, chcę wyraźnie powiedzieć, glaubt nicht, dass der Mann, der euch sagt, das ist der Wille des Herrn, notwendigerweise vom Herrn ist. Nie wierzcie w to, że ten mężczyzna, który wam mówi to, że jest to wolą Pana, że on koniecznie pochodzi od Pana. Ich kenne eine Schwester, der haben innerhalb von, ich glaube, ein Vierteljahr drei gläubige Männer genau das gesagt. Ja znam taką siostrę, która w ciągu trzech miesięcy otrzymała od trzech wierzących braci właśnie takie pytanie.
Also mindestens zwei, wenn nicht alle drei, hatten nicht das Jahr von dem Herrn. Co najmniej dwóch, jeśli nawet nie trzech, nie posiadali tego tak od Pana. Deshalb kann ich auch keinem von euch jungen Männern empfehlen, mit so einem Wort zu einer Schwester zu kommen. Dlatego też nie mogę żadnemu młodemu mężczyźnie zalecać to, aby w ten sposób przybliżył się do siostry. Und sie unter Druck zu setzen damit. I aby ją naciskać przez to. Ihr jungen Frauen, ihr habt genauso 100% Verantwortung über das Ja wie der Mann in Bezug auf das Fragen. Wy, siostry, macie tak samo 100% odpowiedzialność, jeśli chodzi o waszą odpowiedź względem małżeństwa. Du wirst nie sagen können, mein Mann hat ja gefragt oder ja hat gefragt. Nigdy nie będziesz mogła powiedzieć, przecież mój mąż to się on mnie zapytał. Du musst ein Ja vor dem Herrn dazu finden. Nie, ty musisz przed Panem znaleźć ku temu twoje tak. Und dann kannst du freudig ja sagen. A wtedy możesz z radością powiedzieć tak. Następne pytanie. Jest tych pytań więcej. Niestety nie zdążymy tego wszystkiego w tym czasie, który nam został, zadać tych pytań, ale myślę, że potem jeszcze będzie czas. To jeszcze jedno pytanie, które chciałbym przeczytać, to jest w 2 Samuelowej, 24 rozdział, napisane jest, że to Pan kazał Dawidowi policzyć Izraela. W 1 Kronik 21 jest napisane, że to szatan pobudził do tego Dawida. Jak to rozumieć? Gdzie to było? 2 Królewska 24, nie? 2 Samuel 24 i 1 Kronika 21. Wie soll man das verstehen? Grundsätzlich möchte ich euer erstes Augenmerk darauf richten, dass Gottes Wort an vielen Stellen nicht chronologisch ist. Zasadniczo to najpierw chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że na wielu miejscach Słowo Boże nie jest chronologiczne. 2 Samuel 24 kommt zeitlich nicht nach 2 Samuel 23. 2 Samuelowa 24 nie następuje czasowo po 2 Samuelowej 23. Wo wir die letzten Worte Davids finden. Gdzie znajdujemy ostatnie słowa Dawida. Hier soll uns also eine besondere Botschaft vermittelt werden. Tutaj więc ma nam być przekazana jakaś szczególna wiadomość, die ganz ans Ende dieser Geschichte Davids gestellt wird. Która jest postawiona całkiem na koniec życia Dawida. Und wie auch in den Evangelien und auch an anderen Stellen werden uns in Samuel und Chronika, wenn zwei Berichte derselben Sache gegeben werden, unterschiedliche Blickwinkel derselben Sache gezeigt. I tak samo jak też i w Nowym Testamencie i tutaj są nam, jeśli takie rzeczy, dwie rzeczy są przedstawione, to są przedstawione z dwóch różnych punktów widzenia. Ganz allgemein gesagt kann man sagen, in Samuel geht es um die Verantwortung des Menschen. Mówiąc ogólnie, w Księdze Samuela chodzi o odpowiedzialność człowieka. Und in dem Buch Chronika geht es um die Gnade Gottes, der alles lenkt. A w Księdze Kroniki chodzi o łaskę Bożą, która wszystkim kieruje. Wenn es in 2 Samuel 24 heißt, der Zorn des Herrn brannte erneut gegen Israel. Jeśli w 2 Samuel 24 chodzi o tym, wiesz, jest das? 24:1. W wierszu pierwszym, że rozgorzał gniew Pana na Izraela. Dann zeigt das, dass offensichtlich der Zustand in Israel schlecht war. Pokazuje to, że widocznie stan Izraela był zły. Was die Grundlage davon war, wird uns nicht berichtet. Co było fundamentem, na to nie jest nam tutaj przedstawione. Aber Gott vergisst nie böse Dinge, die passiert sind und nicht bereinigt worden sind. Ale Bóg nie zapomina nigdy złych rzeczy, które zostały dokonane, a nie zostały uregulowane. Dafür gibt es ein paar Beispiele gerade im Leben Davids. I właśnie w życiu Dawida istnieje kilka takich przykładów. Ein Fehler, den zum Beispiel, glaube ich, Saul begangen hat, musste dann David ausbaden. Pewien błąd, który popełnił Saul, tak mi się coś kojarzy, że musiał potem Dawid tą sprawę rozwiązać. Was also auch immer die Ursache für diesen schlechten Zustand hier in 2 Samuel 24 war im Volk Gottes. Cokolwiek było tutaj powodem na ten zły czy niedobry stan w ludzie Izraela. Es führte dazu, dass der Zorn des Herrn über Israel kam.
Ale spowodowało to, że gniew Pana przyszedł nad Izraela. Und er suchte eine Gelegenheit, um dieses Gericht an Israel auszuüben. I szukał on okazji, aby móc wykonać ten gniew nad Izraelem. Deshalb reizte er David. Dlatego on pobudził czy kusił Dawida. In 2. Samuel 24 liegt der Schwerpunkt offensichtlich darauf, dass der Zustand schlecht war und Gott das offenbar machen wollte. I w 2. Samuelowie 24 jest kładziony nacisk na to, że widocznie stan był zły i że Bóg chciał to ujawnić. Und zwar in Person von David. Mianowicie przez osobę, czy w osobie Dawida. In 1. Chronika 21 sehen wir, w 1. Kronice 21 widzimy, wen Gott dafür benutzte. Kogo Bóg użył ku temu. Nämlich Satan. Mianowicie szatana. Das tut Gott manchmal. Czasami to tak Bóg czyni. Dass er zulässt oder sogar einen Weg sucht, um Menschen zurechtzubringen. Że on dopuszcza do czegoś, czy nawet zulässt, oder? Zulässt oder sogar bewirkt. Albo nawet pewne rzeczy sprawia. Und dann ist Satan sein Instrument. I wtedy Szatan jest jego narzędziem. Denken wir an Hiob. Pomyślmy o Jobie. Es ging von Satan aus. To wyszło od Szatana. Aber Gott wollte ein Ziel erreichen. Ale Bóg chciał osiągnąć cel. Und so scheint mir das hier in 1. Chroniker 21 zu sein, dass tatsächlich es Satan war, der anreizte. I tak wydaje mi się to, że tak rzeczywiście to był Szatan tym, który go kusił. Aber hinter der Szene stand der Herr. Ale za tą całą sceną stał Pan. Wenn jetzt für die einzelnen Fragen nicht gut beantwortet sind oder Sie noch Nachfragen haben, könnt ihr die immer stellen, ja? Jeśli jakieś pytania może nie zostały jeszcze w wystarczający sposób wytłumaczone, to możecie dalej jeszcze zadawać może jakieś pytania. Auch gerne persönlich in Zweiergesprächen. Chętnie też osobiście w jakiejś rozmowie prywatnej. Vielleicht zum Schluss noch ein Hinweis. Pod koniec może jeszcze jedną wskazówkę. Wir hatten ja vorhin bei dem Medienvortrag darüber gesprochen, dass Menschen sich verkleidet haben. Przy poprzedniejszym wykładzie mówiliśmy o tym, że są ludzie, którzy byli ludzie, którzy się przebrali za kogoś. Und unser Bruder hatte auf Saul hingewiesen. I nasz brat wskazał z tej prezentacji wskazał na Saula. Das war nicht in meinem Gedächtnis, was aber absolut richtig ist. Ten brat, który tutaj coś powiedział, wskazał na Saula, to nie było w mojej pamięci, ale jest zupełnie prawidłowe. Als er zu der Wahrsagerin ging, da hat er sich verkleidet. Że gdy poszedł on do tej prorokini, to wtedy on do wróżki, to on tam się też przebrał.